Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj mam dla Was samochód, który przynależy do klasy nie wiem jakiej oraz skierowany jest do w sumie nie wiem kogo. Ale po tygodniu spędzonym z Suzuki Ignisem postaram się odpowiedzieć na te i jeszcze parę innych pytań. Także jeśli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszam. Na początek standardowo słowo do osób, które zainteresowane są zakupem używanego samochodu, na przykład takiego Suzuki Ignisa. Pamiętajcie, że jak już wybierzecie sobie konkretny egzemplarz, jesteście blisko decyzji o zakupie, możecie, a nawet powinniście sprawdzić ten samochód na każdy możliwy sposób. Jednym z tych sposobów jest pobranie raportu ze strony carvertical.com, z którego dowiecie się najważniejszych rzeczy w zasadzie o tym modelu, czyli czy ten samochód nie był przede wszystkim kradziony, czy czasem, może nawet wbrew twierdzeniom sprzedawcy, nie jest powypadkowy i czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu. Pamiętajcie zatem, aby przygotować się na rozmowę ze sprzedawcą. Te i wiele innych danych możecie sprawdzić łatwo, szybko i przyjemnie. Także bądźcie czujni, nie dajcie się oszukać i odwiedźcie stronę carvertical.com. A my przechodzimy do bohatera dzisiejszego odcinka. I zacznę może od dnia, w którym odbierałem ten samochód i swojego pierwszego odczucia. Otóż dostałem kluczyki, wsiadłem do tego samochodu, poustawiałem sobie telefon i tak dalej. Co ważne, mamy tutaj Bluetooth, mamy Android Auto, mamy Apple CarPlay, także już jest super. I wszystko było super do momentu, kiedy tego samochodu nie odpaliłem, bo tak, stałem jeszcze chwilę w miejscu, zaczęło coś dziwnie pachnieć benzyną, głośno jak cholera, fakt zimno jak cholera. Patrzę, zasięg 305 km, myślałem, że może ktoś zapomniał zatankować, ale nie, bak był pełny. I zastanawiałem się, o co kaman, samochód z malutkim silniczkiem, 300 km zasięgu na całym baku, spalanie pokazuje 11,7 chyba. Także pierwsze wrażenie, wow. No ale dobra, nie poddajemy się, ruszyłem tym samochodem i faktycznie już po dojechaniu do domu, w sumie może zrobieniu nawet tam 40-50 km, okazało się, że jest dużo lepiej. Po pierwsze zrobiło się cicho, jak samochód, jak silnik się rozgrzał, bo moje pierwsze wrażenie było dziwne, naprawdę jakby było mega głośno. Po drugie, co wyszło już w teście, przejechałem 200 km i zasięg to nadal było 300, bo spalanie po prostu mocno spadło. No wiadomo, on był zatankowany i pokazywał te 11 coś. O spalaniu jeszcze opowiem, ale oczywiście nie spala tyle. I ogólnie właśnie po to są takie testy, które trwają tydzień, aby wyrobić sobie jakieś w miarę obiektywne zdanie na temat konkretnego samochodu, bo to jest typowy przedstawiciel aut, które mogą nie zrobić dobrego pierwszego wrażenia. Ja właśnie po to ten przydługi wstęp może troszkę prowadzę, ale moje pierwsze wrażenie odnośnie tego samochodu było naprawdę słabe. Dawno nie miałem w sumie tak kiepskiego pierwszego odczucia. Przejdźmy zatem trochę do technikaliów i co to jest w ogóle za model. Po pierwsze, nie umiem określić, jaka to jest klasa, bo teoretycznie jest to auto, jak spojrzycie na pewne parametry, wielkości segmentu A, ale też może w niektórych segmentu B. Ogólnie dosyć mały samochód. Samo Suzuki nazywa go w katalogu ultra SUV-em, czy ultra kompaktowym SUV-em. Dokładnie już nie pamiętam. W sumie ultra to kojarzy mi się z telefonów, że raczej jest coś mega duże. No tutaj poszło to w drugą stronę. Ale pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć o tym samochodzie, to mimo tego, że on jest po pierwsze bardzo wąski, naprawdę nietypowo wąski, to na pewno rzuca się w oczy przy pierwszym spojrzeniu, i mało jest aut tego pokroju, to już ma, jak na taką klasę, duży prześwit i duży rozstaw osi. A to, co najbardziej rzuca się w oczy, czy w sumie nie wiem w co, to jak już wejdziecie do tego samochodu, to on jest naprawdę jak na taką klasę samochodem bardzo przestronnym. Oczywiście ja mam tutaj blisko do tej szyby, bo mogę ją prawie dotknąć, ale samo miejsce nad głową jest mega i to może być bardzo duża zaleta dla osób, które szukają małego samochodu, ale nie chcą się tutaj czuć jakoś bardzo ciasno zahaczać głową, bo na przykład są troszkę wyższe. Ważna rzecz, ja za każdym razem jak wsiadałem do tyłu, to jednak uderzałem w głową tutaj o kant, więc tu pewnie się trzeba przyzwyczaić, ale jak już wsiądziecie, to naprawdę jestem zaskoczony tym, ile tutaj udało się wygospodarować miejsca. I to jest na pewno bardzo duża zaleta tego modelu. Silnik. Decydując się na Ignisa, macie w zasadzie bardzo prosty temat, bo tutaj jest jedna jednostka, 1.2 Dual Jet o mocy 83 koni. To jest silnik, który połączony jest z miękką hybrydą. Ma niewiele, bo 107 Nm, a jedyne warianty, na jakie możecie się zdecydować, to skrzynia manualna, 5-obiegowa i bezstopniowy automat CVT, który łączy się z napędem na przednią oś. A klienci, którzy chcieliby wariant z napędem na 4 koła, mają do wyboru już tylko jedną skrzynię i jest to skrzynia manualna, również 5-obiegowa. Także wybór jest dość nieduży, ale myślę, że do takiego samochodu tutaj nic więcej nie potrzeba. Jeszcze na chwilę pozostając przy samych danych, mamy tutaj prędkość maksymalną na poziomie 155 km na godzinę.
I tutaj też nic nie potrzeba więcej, bo jazda z taką prędkością to też swego rodzaju przeżycie. Zobaczcie też zegary, to na pewno ciekawostka w tym samochodzie. Zobaczcie, jak jest ułożony prędkościomierz. W większości samochodów wskazówka, która jest pionowo do góry, pokazuje raczej coś koło stówki. Tutaj byłoby to już około 170 na godzinę. Także jest to pewna ciekawostka. No jadąc te 80 i patrząc jakby taki pierwszy rzut oka, wskazówka wydaje się Wam, że jest za nisko, ale to jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia. Zbiornik, który mieści tylko 32 litry paliwa, wiadomo, nieduży samochód, ale też dlatego taki mały miałem zasięg. A jak faktycznie mi wyszło ze spalaniem? Już Wam mówię, nawet spojrzę w tej chwili, jakie mam średnie spalanie z ostatnich 217 km. Jest to 5,9, 100% przejechane po Warszawie. Także wynik, myślę, mega dobry. Tutaj jadąc gdzieś na trasie z niedużą prędkością można zrobić dużo lepsze wyniki, ale około 6 litrów w mieście trzeba się spodziewać, także wynik super. Jedną rzecz, na którą Wam zwrócę uwagę, nie byłem gdzieś na dalekiej trasie, tak jak staram się to zawsze robić, bo po prostu nie pozwoliły mi na to warunki, ale gdzieś tam sobie wyskakiwałem na obwodnicę, to przy 140 na godzinę macie już ponad 5000 obrotów i samochód będzie palił wtedy nawet ponad 9 litrów. Także wiadomo, to nie jest samochód na trasę, tylko zdecydowanie do miasta i wskazuje na to również zużycie paliwa. I na pewno trzeba ten samochód pochwalić za mega dobry promień skrętu. Tutaj w zasadzie zawracacie na miejscu. Manewrowanie nim gdzieś tam na zatłoczonych parkingach, gdzieś pod supermarketem, to jest bajka. To jest na pewno jedna z największych zalet tego modelu. No oczywiście można się tego spodziewać, ale ja zdecydowanie potwierdzam, że promień skrętu jest rewelacyjny. Przejdę teraz do rzeczy, które w tym samochodzie nie do końca przypadły mi do gustu, ale one też wiążą się mocno z tym, co to jest za auto, bo tutaj pewnych rzeczy wymagać nie można. Ale ja na przykład, pierwsza rzecz, dawno nie jeździłem samochodem, to oczywiście można uznać za lekką fanaberię, ale chyba też nie do końca, bo to jest dzisiaj już jednak standard. Ale kierownica, która nie jest obszyta skórą, no to naprawdę dosyć dawno nie miałem kontaktu z czymś takim i to oczywiście przyjemny w żaden sposób nie jest. I to na pewno bym chciał. Nie mam też podłokietnika, który ja bardzo lubię, ale to akurat w tej wersji. Jest tutaj troszkę takich rzeczy. Nie będę mówił o materiałach, chociaż one jak na samochód klasy A, to naprawdę tutaj nie ma się czego wstydzić. Ale jest parę rzeczy, które zdradzają, że to no nie jest najdroższy samochód. Zobaczcie na przykład uchwyt do otwierania maski. To oczywiście jest coś, co kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo ile razy się to używa i dotyka. Ale jest to zrobione w taki troszkę śmieszny sposób. Tak samo tutaj akurat w mojej wersji mam manualną klimatyzację i ta część deski wygląda, no tak jak to, że tak powiem, było 15 lat temu. No, ale ważne, że można normalnie sterować klimatyzacją i nawiewami. Są tutaj normalne pokrętła, także to jest akurat plus. Wyświetlacz standardowo dla Suzuki. Jak znacie Suzuki, to przyzwyczajicie się w 15 sekund. Tutaj nic nie było kombinowane. Normalny system, który działa szybko. On jest bardzo prosty. Na pewno nie zrobicie tutaj wow, ale też nie powinien Was w żaden sposób rozczarować. A to jest ważne, bo to jest auto, no nie wiem jak mam go nazywać, ale raczej klasy A. Także mega szacun za to. Mam na przykład kamerę cofania, co też jest bardzo fajną rzeczą w takim segmencie. I jak też powiedziałem wcześniej słowo CVT, to jak ktoś ogląda moje testy, to pewnie dziwi się, czemu ja jeszcze od 5 minut na to nie narzekam. A to w sumie z bardzo prostej przyczyny. Ja mając wcześniej ileś samochodów ze skrzyniami bezstopniowymi, często na nie narzekałem, na to słynne wycie, tak jak mam u siebie na przykład w CHR-C, ponieważ ono jest, ja go nie lubię, a nie narzekam tutaj dlatego, bo ja tym samochodem jeżdżę naprawdę wolno. To nie jest samochód, który by umiał jeździć szybko, ani by wymuszał jeżdżenie dynamiczne, a skrzynie CVT, to trzeba im przyznać, jak jeździcie spokojnie, to nie przeszkadzają w tak dużym stopniu, bo tego wycia po prostu nie ma, albo jest ono w dużo mniejszym stopniu. Więc jeżdżąc cały czas po mieście, jeżdżąc w dużej mierze w korkach, ruszając tak jak na przykład teraz, no akurat za L-ką, to ruszenie pewnie będzie naprawdę mało dynamiczne, ale to jest ten maksymalny, no Wy nie słyszycie tego, co ja tak dobrze, ale to nie przeszkadza w tym samochodzie, bo po prostu jeździ się nim raczej wolniej niż szybciej. Każda próba dynamicznego przyspieszania już kończy się dużym wyciem, ale ja tu tak po prostu nie robiłem. Jak będzie gdzieś kawałek i będzie można szybciej pojechać, spróbuję Wam troszkę to pokazać, bo no wtedy już to przeszkadzać może. Ale ogólnie na skrzyni nie narzekam. Do tego samochodu ona pasuje super. Chyba pierwszy raz pochwaliłem w swoim życiu skrzynię bezstopniową. A już wracając może troszkę do rzeczy, które mi się podobały mniej, to na przykład też przez to, jak wygląda ten samochód, jakie ma parametry, on na nierównych nawierzchniach potrafi wpadać w pewne drgania. Wpadanie w dziury
objawia się tym, że jest wtedy dość głośno, one nie są za dobrze tłumione, chociaż sam komfort jazdy jest zaskakująco dobry jak na tego typu model. Tutaj się zdziwiłem na plus. Nie podoba mi się natomiast kompletnie charakterystyka prowadzenia tego samochodu. On oczywiście, to też wpływa na to jego budowa, na zakrętach pochyla się mocno. Ogólnie układowi kierowniczemu nie zarzucimy tego, że jest precyzyjny, przyjemny i daje dużą informację zwrotną z tego, co dzieje się na drodze, bo po prostu tak nie jest. I to na pewno nie jest samochód dla tych osób, które lubią samochodem po prostu dużo jeździć, prowadzić go, stawiają właśnie na takie rzeczy. Tutaj liczą się zdecydowanie inne aspekty. Możecie też zapytać, jak z wyciszeniem? No to pewnie tak jak myślicie, no nie ma tutaj szału, ale to znowu te dwie rzeczy. Jak będziecie jechali 90-100, to tragedii nie ma, a to jest samochód do jazdy właśnie takimi prędkościami. Przy szybszej jeździe już robi się naprawdę głośno. No i jeszcze jedna rzecz odnośnie danych, bagażnik 267 litrów, ale bardzo fajna rzecz, która w każdym samochodzie moim zdaniem powinna być, to to, że tylną kanapę w mojej wersji akurat można przesuwać, powiększać tym samym bagażnik. Także to jest na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie i coś na duży plus. Ale jak to w aucie tego segmentu, no tutaj wiadomo, to nie jest samochód do pakowania się w 5 osób na wakacyjne wojaże, ale to jest oczywiste. Tutaj można jechać troszeczkę szybciej, także posłuchajcie skrzynię. Ona teraz przestała wyć, dopiero w momencie, wiadomo, jak odpuściłem gaz, ale to... No mnie się to wycie nie podoba i raczej nie spodoba, ale tak jak mówię, mega rzadko tym samochodem jeżdżę w ten sposób. Ale jak już jeżdżę, to wyje głośno. No i przejdźmy do tego, dla kogo to jest samochód, ale rozpocznijmy od standardowego pytania, ile to kosztuje. To jest rocznik produkcji 2020 i ten samochód po rabacie, dokładnie ten model, to koszt 66,5 tysiąca złotych, co też tak trudno jednoznacznie ocenić, bo na dzisiejsze standardy nie jest to może jakaś ogromna kwota, tym bardziej, że mamy automat i dosyć dobre wyposażenie, ale rocznik 2021 w takiej specyfikacji, tu jest wersja premium, 2021 mamy już w premium plus, to już będzie 70 tysięcy złotych, ale mamy tutaj wtedy automat, mamy LEDy, co ciekawe, w takim autku mamy LEDy, mamy wyświetlacz multimedialny, jest w zasadzie wszystko to, co jest potrzebne, oczywiście nie spodziewajcie się jakichś nie wiadomo jakich bajerów, może jeszcze to, że jest kamera cofania, to też duży plus. No ale to już jest 70 tysięcy złotych. I teraz pytanie, które zadałem na początku. Dla kogo to jest samochód? Bo jakich rywali ma ten samochód? W zasadzie nie ma. Wszyscy podają jako przykład, jako rywala Pandę, jako jedynego rywala. Tylko kiedy ostatnio widzieliście Pandę 4x4 na ulicy, to jest tak samo częsty widok jak, nie wiem, zwycięstwo Marcina Neumanna przez knockout w pierwszej rundzie. Zwycięstwo, podkreślam. Więc taki samochód troszkę w swojej lidze. 70 tysięcy. Za 70 tysięcy, chociażby w stajni Suzuki, macie Swifta, który jest samochodem bardzo przyjemnym. Oczywiście dużo niżej zawieszonym, też troszkę mniej miejsca nad głową, ale za takie pieniądze również kupicie go spasionego. Więc moje tygodniowe rozważania w zasadzie prowadzą do tego, że bardzo żałuję, że nie dostałem tutaj do testu wersji z napędem na 4 koła. Bo wydaje mi się, że to jest samochód, który wtedy moglibyśmy nazwać taką ultra małą terenówką. Nie znam tych jego właściwości, bo tak jak powiedziałem, nie dostałem takiej wersji do testu, więc nie mogłem ocenić, pozjeżdżać gdzieś z drogi, ale wydaje mi się, że skupiając się na takiej wersji z napędem na jedną oś, to jest samochód typowo do miasta i chyba musiałby go kupić ktoś, komu się ten samochód po prostu bardzo podoba wizualnie. Ja zauważyłem, że są dwie grupy. Jedna, która mówi, że to jest jeden z najbrzydszych samochodów, jakie są na rynku. I druga grupa, która mówi, że on jest tak charakterystyczny i tak inny, że wygląda mega. Tutaj na przykład ten tył, to są oczywiście nawiązania gdzieś do lat 70. Suzuki, ale to raczej trzeba wiedzieć, żeby jakoś umieć fajnie docenić. Bo sam samochód w sobie, no tak jak mówię, spotkałem się z bardzo odmiennymi reakcjami, ale staram się postawić na miejscu sprzedawcy tego samochodu i czym miałbym przekonać klienta do zakupu tego modelu, kiedy obok stoi na przykład w tym samym salonie Swift. Więc albo by to była grupa, która po prostu zakochała się wizualnie w tym samochodzie, co jak okazuje się jest możliwe, albo ktoś, kto po prostu potrzebuje małego samochodu, bo jest duża grupa osób, która nawet mając budżet pozwalający na zakup samochodu dwie klasy wyżej, potrzebuje, bo chce mały samochód, bo się po prostu w małym samochodzie lepiej czuje, nie chce większego. Jako przykład podam kolegę, który pewnie to ogląda
i niedawno sprzedał Mazdę 2 za ponad 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy za Mazdę 2. Także szacun dla klienta i sprzedawcy, ale po prostu ktoś nie chciał większego. I dokładnie tak samo wyobrażam sobie taką sytuację, bo myślę, że znalezienie samochodu, który będzie większy, będzie miał lepsze wyposażenie w takim budżecie, jakoś mega trudny nie jest. I kolejna grupa osób to są osoby, które mieszkają na przykład gdzieś, nie wiem, domek mają pod miastem, słaby dojazd i tak dalej i potrzebują zjechać z drogi utwardzonej, chcą napęd na 4 koła i po prostu chcą samochód nieduży, ale wyżej zawieszony i z 4x4. Starałem się, ale innych rozwiązań nie znalazłem. Te są może takie troszkę oczywiste. Jeśli przychodzi Wam do głowy coś innego, to piszcie śmiało. Chciałbym poznać takie decyzje, a może najfajniejsze i takie najbardziej prawdziwe byłyby od tych osób, które naprawdę kupiły ten model. Także czekam bardzo na Wasze wpisy. Jest mi też może troszkę trudno taki samochód ocenić do końca, bo to zdecydowanie nie jest samochód, który ja wybrałbym dla siebie, nawet na ten drugi, trzeci w domu. Ja po prostu gustuję w innej klasie samochodów. Ale jeśli cena Wam odpowiada, chcecie samochód, którego nie będziecie się bali, bo to jest jednak Suzuki, czyli marka, która zawsze trzyma pewien określony poziom. Jeździcie po mieście i może się po prostu w wyglądzie tego samochodziku zakochaliście, to drzwi salonu Suzuki stoją przed Wami otworem. A ja kończę swoją przygodę z tym niewielkim, pociesznym samochodem. Przesiadam się ku mojej wielkiej uciesze w coś większego, ale o tym już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!